Ja zdecydowanie muszę zainwestować w światło. Kto wie, być może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie będzie nowe oświetlenie, bo to jest... Cześć! Bida, moi drodzy. Ten krótki odcinek gamingowego przeglądu tygodnia przypomina mi takie najbiedniejsze newsowe okresy z zeszłego roku, kiedy to wręcz wschodziłem już na tematy update'ów do gier, żeby tylko mieć o czym mówić, ale na szczęście udało mi się znaleźć kilka newsów i oto niektóre z nich. CD Projekt Red jednak w crunchu. Pierwszy krok do Overwatch Free to Play? Torchlight 3 z datą premiery. To oczywiście nie wszystko. A chociaż nie, to praktycznie już wszystko, ale mimo wszystko zapraszam. CD Projekt Red z konkretnymi nadgodzinami. Szefostwo studia potwierdziło doniesienia Schreiera odnośnie nastania tak zwanego crunchu, czyli czegoś, co tak naprawdę dotyka praktycznie wszystkich gier, albo inaczej wszystkich większych tytułów tuż przed premierą. Pracownicy studia pracują przez normalnie 5 dni w tygodniu plus 1 dzień w weekend, a ten wydłużony tydzień pracy został zorganizowany, aby po prostu nie cisnąć za bardzo ludzi przez sam tydzień, przez co popełnione mogłyby być wtopy. Adam Badowski, szef studia, tłumaczy, że ten nadwyrężony czas przeznaczony będzie na eliminację błędów i usterek i podkreśla, że oczywiście wszystkie nadgodziny zostaną normalnie wypłacone. O, wow. Zbytek łaski. Swoją drogą, wyobrażacie sobie aferę, gdyby jednak za nadgodziny nie zapłacono? Uff! Oraz, co ciekawe, dodał, że 10% rocznego zysku całej firmy przeznaczone zostanie na premię dla pracowników. Każdemu po równo. Przy okazji też, w minionym tygodniu wyemitowana została reklama gry i to nie byle gdzie, bo podczas pierwszego meczu finału NBA. Oczywiście z Keanu Reevesem w roli głównej i muzyką Billie Eilish w tle. Dla fanów zarówno gry, jak i aktora czy piosenkarki, ciekawy materiał. Premiera, przypominam, 19 listopada. In 2077, what makes someone a criminal? Getting caught. Duh. In Night City you can become anyone, anything, if your body can pay the price. So seize the day, then set it on fire. Nieczęsto w Polsce mamy takie fajne kampanie dla graczy, więc warto o tym wspomnieć. Jeśli niczym Norman Reedus w Death Stranding suszycie monstery jak olimpijską ambrozję, no i jeszcze przy okazji wyglądacie, jakbyście nie tylko mieli go wypić, ale także przelecieć puszkę, no to możecie połączyć przyjemne z przyjemnym. Jeśli kupicie 4-pak Monstera i przy okazji skorzystacie też z aplikacji Żabka, no to za ten zakup dostaniecie Xbox Game Pass na pecety za darmo. A jeśli macie już Xbox Game Pass Ultimate, no to korzystając z tej promocji, skorzystając z tych kodów, przedłużycie sobie tę usługę za darmo o 20 dni. I nie chcę nic mówić, ale już wielu cwaniaków mówi, że można też bardzo łatwo zmienić Xbox Game Pass PC na Game Pass Ultimate i wystarczy tylko tak naprawdę nakupować energetyków, uzbierać z tego kilka miesięcy, a potem za parę groszy kupić Game Pass Ultimate i przez cały ten wykupiony okres będziecie mieli właśnie Ultimate, tylko nikomu nie mówcie. Blizzard wykonuje podstawowy krok przy umierającym tytule. Rozdaje Overwatch za darmo. Cóż, tak się kończy niszczenie własnej gry. No brawo, zawsze będę powtarzał, że nikt tak nie potrafi upierdolić własnej gry jak właśnie Blizzard. Akcja rozdawania Overwatch jest co prawda skierowana tylko do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo, Blizzard zabezpieczył tę funkcję tak skrupulatnie, jak Bethesda testuje swoje tytuły, więc okazuje się, że jeśli mieszkacie sobie w naszej skromnej Polsce i wstukacie losowy kod pocztowy ze Stanów Zjednoczonych, to grę i tak otrzymacie. Najwyraźniej Blizzard nie wierzy, że ktoś mógłby tak wejść do internetu i kłamać. Teraz nic, tylko spodziewać się ogromnej fali cheaterów, bo ta fala zawsze nadchodzi, gdy tytuł staje się darmowy i społeczność Overwatcha wtedy wymrze, nie śmiercią naturalną, a zostanie zamordowana przez Jeffa Kaplana i jego zespół. A kiedyś tak lubiłem Overwatch. Szkoda gry, zawsze fajna była, dzień dobry mówiła i wcale dużo nie piła. Nie uwierzycie, ja też nie wierzyłem. Torchlight 3 właśnie otrzymał datę premiery.
Torchlight 3 to jeden z tych tytułów, której to perypetie starczyłyby na kilka sezonów mody na sukces. A to powstawało, a to przestawało powstawać, a to jednak będzie, a to jednak może i nie będzie. Albo będzie, ale Bóg wie kiedy. No ale teraz już wiemy, na czym stoimy. Perfect World Entertainment i Extra Games podali datę premiery gry, która zaplanowana jest na 13 października. Czyli nic nie wiemy i nagle stru premiera praktycznie za 2 tygodnie. Cena gry nie jest wygórowana i wyniesie około 145 zł. Dwie poprzednie części gry były całkiem przyjemne, więc na fanów ARPG-ów czeka prawdopodobnie nie lada gratka. I to już wszystko w tym tygodniu. Dzięki moi drodzy za uwagę. Zapraszam was serdecznie na swojego Twittera. Tam troszeczkę częściej wrzucam. Spodobał mi się Twitter, bo powiem wam szczerze. Tak więc zapraszam. Link do niego w opisie. I my usłyszymy się za tydzień. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko N, Maniek, Zielak, Orion, Chudzisław, Pajk, Kemwar, Ksindak. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem i udostępnianiem zapraszam właśnie na mój profil na Patronite. Każda cegiełka cieszy. A jeśli chcecie wesprzeć mnie jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy w opisie pod filmem. Dzięki.